Wydanie zostało sfinansowane ze środków Fundacji PKO Banku Polskiego. Wolne PL prezentują. Błogosławiony ksiądz Stefan Wincenty Frelichowski Pamiętnik. Rok 1929 Hełmza Prowadź się przez życie twoje, czy to przy pracy, czy w rozrywkach, tak abyś się Bogu podobał. Tych parę lecz dla Ciebie tak dobrze myślących słów wpisała ci twoja kochająca matka. Chęmza 4 kwietnia 1930 roku w naszej willi. Rok. 1929, 28 grudnia, wtorek. Nareszcie. Moje marzenie spełnione. Na gwiazdkę dostałem od moich kochanych rodziców ten pamiętnik. Jakże byłem wzruszony tym darem. Pojąć wprost nie mogłem mego wzruszenia. Oprócz tego dostałem od Czecha krawat. Ja zaś podarowałem rodzicom kapliczkę. Chociaż gwiazdor nie był bogaty, bo interesa źle idą, to jednak nastrój był pomiędzy nami miły, braterski. Był także na wieczerzy wigilijnej dziadek, babka i ciocia Zosia. Przyjechał także zbyt goszczy Franek Sypniewski. O w pół do jedenastej w nocy przyjechała Ira. Byłem po nią na dworcu i zimno było bardzo. O dwunastej pasterka. W pół do pierwszej przyjazd cioci i ci. Rano poszedłem do kościoła. Po południu przyszli Wanda, Stasia, Lechu, Szawer, Skański, Aloś i Słyczewski. Gramofon w składzie i rozpoczęły się tańce. Irena jest zmartwiona z powodu oziębłego listu, jaki jej posłałem. Po kawie przyszli wujostwo Łuczykowie razem z ich Leszkiem. Wieczorem odbyłem serdeczną rozmowę z Ireną, postanowiliśmy pisać sobie co miesiąc listy. Powodzi jej się teraz pod względem materialnym dobrze, tylko musi cierpieć od wszystkich niesprawiedliwe docinki co do Jabłonowa. Ale ona dobra dziewczyna, ani nie piśnie o stosunkach cioci iczki. Na drugi dzień... Połowa naszej rodziny pojechała do Torunia. O wpół do szóstej odjeżdżała Ira. Odprowadziłem ją na dworzec, żal mi tej dziewczyny, że nie ma miłego domu i musi się borykać z losem. I czuję, że ona jednak jest mi oddana i może tylko przede mną się wynurza. W pierwsze święto wieczorem był u nas ksiądz Sosnowski. Święta spędziłem na ogół dobrze i się dosyć bawiłem. Tylko nie ma serdecznych stosunków między Olszewskimi, wina po stronie wujka. Dziś robię inwenturę sklepiku harcerskiego. Będę musiał gdzieś dostać lekcję, abym oddał dług. I może zatrzymam go, aby pokazać moje zdolności kupieckie, kto wie. Rok 1930, 16 stycznia czwartek Dzisiaj dostałem list od Ireny. Bardzo mnie ucieszyła, bo nareszcie to nie ja pierwszy zaczynałem pisać, lecz ona. Wiedzie jej się dobrze i mam nadzieję, że tak dalej będzie. Dnie mam teraz zupełnie przeciążone pracą, a do tego te urzędy. W Sodalicji kandydat na prezesa, a w drużynie mam objąć drużynowego. Czy ja wiem, co robić? Będę czekał na wypadki. Czuję, że sodalicję bym dobrze poprowadził co do drużyny. To się obawiam. Czuję bowiem, że harcerstwo to jednak ma idealne zasady i idee, aby je poprowadzić i wpoić. Trzeba je wpierw dobrze posiadać. Tego mi brak. Wprawdzie staram się o to, aby je osiągnąć, ale nie wiem, kiedy będę je miał. A pchać drużynę, aby wegetowała nie chcę, a na wyżyny jej nie dostanę. Oto przyczyna, dla której niechętnie przyjmuję drużynowego. Ja bym miał program dla podniesienia drużyny, ale na to potrzeba trzech lat dobrych. W pierwszym trzeba przygotować do stopni i wycieczki w okolicę, w wakacje porozsyłać ile tylko można na kursy lub obozy innych drużyn, aby się przetarli. W drugim roku to samo, ale więcej gawęd i pogłębiać ducha harcerskiego i wyćwiczyć sobie dobrego harcerza jako obywatela w lato na obozy. W trzecim jako zastępowych pousadzać, a resztę znów tak samo i dopiero w trzecim roku urządzić własny, dobry obóz. Obecna prasa w drużynie to pierwszy rok. Gdyby tak szło dalej... To jest nadzieja, że drużyna stanie się prawdziwą drużyną harcerską, spełniającą swoją powinność względem harcerstwa i ojczyzny. A taka drużyna dawałaby swym członkom coś więcej niż samą karność, trochę wiedzy polowej i przyjemne obozy, lecz dawałaby mu pełne wychowanie obywatela, znającego dobrze swoje obowiązki dla ojczyzny. Ja sam wierzę mocno, że państwo, którego wszyscy obywatele byliby harcerzami, byłoby najpotężniejszym ze wszystkich. Harcerstwo bowiem, a polskie szczególnie, ma takie środki pomocy, że kto przejdzie przez jego szkołę, to jest typem człowieka, jakiego nam teraz potrzeba. A już najdziwniejszą, ale najlepszą jest idea harcerstwa wychowanie młodzieży przez młodzież. I ja sam, jak długo tylko będę mógł co daj Boże, aby zawsze było, będę Harcerzem i nigdy dla Niego pracować i Go popierać nie przestanę. Czuwaj. 10 lutego nadchodzą czasem takie chwile że się po prostu nie wie co robić i do niczego nie ma się ochoty. W takich chwilach, jak i obecna, to by się tak przerzucało z tematu na temat. Ten krzechu. Krzesław Kurowski, przyjaciel z klasy i sodalicji mariańskiej. Czuję, że moja przyjaźń, która się obiecywała tak serdeczna, zaczyna się powoli rozprzęgać. Może to moja wina, a może też jego, bo ja nie mogę znieść, o ile ktoś okazuje tak mało energii, zawsze narzeka na brak czasu i przeciążenie, a nic nie robi. W drużynie zastępu nie prowadzi, churu nie prowadzi, energii nie ma. Toć za takiego to trzeba się nawet czasem wstydzić. Ale ja bym jednak chciał go mieć przyjacielem, bo przypuszczam, że dodałbym mu ducha i zaprowadził na drogi. Zostałem prezesem Sodalicji 19 stycznia. Wszystkich spraw jeszcze nie przejrzałem. Muszę trzymać moją powagę, szczególnie przed księdzem, bowiem on sypie mi czasem ostre przycinki, chociaż może mnie kocha. W klasie Jestem dosyć dobrym. Co do członków sodalicji, to muszę się z nimi więcej zbratać, tak jak w drużynie. Mam bowiem sodalicji takich, do których zaledwie gadam słówko. 1 lutego byłem w Bydgoszczy. Z Irą dużo nie mówiłem. Stosunek Henryka, kuzyna ze strony matki do ojca i matki nie podoba mi się. Ani też sposób wyrażania się o nich. 5 marca, środa popielcowa. Przyszło więc to nieszczęście. Wierzyć mi się nie chce, że już nie ma czecha, że już nie mam brata. A jednak tak jest. A jednak w domu leży już tylko trup. Cały ten dramat zaczął się w środę 26 lutego. Czechu przyszedł z interesu o pół do 11 i zaczął narzekać na ból w brzuchu. Mamusia zawołała lekarza przeworskiego, który powiedział, że to jest ślepa kiszka, i natychmiast przewieziono go do szpitala. Czechu stał się zupełnie blady i zmieniony. Żegnał się z domem i jakby przeczuwał, że już żywy do niego nie wróci. Pożegnał wszystkich i powiedział, zostańcie z Bogiem. Mnie wtedy nie było. Byłem w szkole. Z początku w ogóle nie myślałem, że będzie z nim źle, bo operacja ślepej kiszki to najlżejsza. Operacja była około w pół do trzeciej. Po operacji lekarz powiedział, że nie ma nadziei utrzymania go przy życiu, bo to nie ślepa kiszka, ale zapalenie błony brzusznej. A że Czechu ma słabe serce i płuca, to nie wytrzyma. Na drugi dzień mamusia była u niego i za dnia, i w nocy. Lekarz powiedział, że dożyje najwyżej do dwunastej w nocy. Zaraz w środę wieczorem ksiądz Baniecki zaopatrzył go na śmierć. Wzruszające to było i pełne takiej prostoty i wiary dziecięcej. Nie spodziewaliśmy się nigdy tego poczechu. Gdy mu ksiądz dawał komunię świętą, to z takim przejęciem i wiarą wołał: To Bóg mój, to Pan mój. Mamusiu, teraz jestem gotów na życie i na śmierć. Później mówił, mamusiu, teraz idę do pana Jezusa i będę jemu śpiewał razem z aniołami: hosanna, hosanna. To było bardzo wzruszające, a tak niewinne, tak święcie to wypowiedział to hosanna, że pokorniejszego przygotowania na śmierć chyba nie może być. A gdy mu ksiądz namaszczał olejem świętym oczy, usta i uszy, mówił: Panie Jezu. Przepuść mi, co mu czynił złego oczyma, uszami i językiem. A tak to mówił po chrześcijańsku, tak jakoś, że wprost się myślało, że to święty. Nawet ksiądz był wzruszony. Gdy ksiądz odchodził, to Czechu powiedział mu, aby pozdrowił wszystkich kolegów. W czwartek było też licho, i doktor mówił, że tylko do północy dożyje. Najwięcej było mi żal tatusia. Był on chory na płuca i nie mógł iść do niego. Ja tego dnia poszedłem do świętych sakramentów i złożyłem panu Jezusowi ślub, że gdy Czechu będzie zdrowy, to ja nie będę na nic zważał, tylko pójdę na księdza. A chociaż przychodziły liczne pokusy, to jednak trwałem i nie żałowałem mego ślubu. I zdawało się, że Bóg najwyższy wysłuchał naszych modlitw. W piątek bowiem serce wzmocniło się i dostał trochę gorączki i było mu lepiej. I tak, co który przychodził do szpitala, każdy mówił lepiej, lepiej i była nadzieja uratowania go. W piątek była msza święta w szpitalu i dostał komunie świętą w sobotę było mu lepiej. Po południu przyjechał stryj Andrzej. Co to była za radość dla tatusia. Zaraz wstał z łóżka i się serdecznie przywitali. I myśmy się wszyscy cieszyli, bo i Czesiowi było lepiej. W niedzielę po południu poszedłem ze stryjem do szpitala. Ucieszył się Czechu i trochę mówił. Powiedział wujkowi, że on lepiej wygląda od tatusia i polecił mu pozdrowić wszystkich. Byłem wtedy trzy kwadranse u Czecha. Tak się jakoś składało, że zawsze w dzień byłem u niego, choć tylko na kilka minut. Przyjechała też ciocia Wikcia z Jabłonowa, wujek Bronek i też byli u niego, a wszyscy się już cieszyli, że Czechu powróci do zdrowia. W poniedziałek Stryjek odjeżdżał o drugiej w południe, odprowadziłem go, a prawie o tej samej godzinie Czechowi się pogorszyło. Dostał znów bóle w brzuchu, ale myśleliśmy, że to rana się zarasta. Był ogromnie osłabiony, bo nic jeść nie dostał. Wieczorem odmówiliśmy nowennę do przemienienia pańskiego i różaniec. Jednakże Czesiowi było coraz gorzej. Przed południem byłem w szkole. Gdy przyszedłem, Mamusia i tatuś siedzieli strapieni w salonie. Dziadek też był. Mamusia powiedziała tatusiowi, żeby poszedł do szpitala. Nie wiem, co to było, ale jakieś złe przeczucie miałem. Poszedłem więc około trzeciej z tatusiem do szpitala. Tatuś wszedł do Czesia, a ja zostałem i poszedłem do kaplicy się modlić o jego zdrowie. Potem poszedłem do Czesia. Babka też była. Nie wiem, czy on mnie poznał. Usiadłem cicho. On, mówił do tatusia, ja już idę spać. Ja usnę. Gdy mamusia się nad nim pochyliła, to obłapał ją za szyję i serdecznie uściskał. I tatuś potem się nad nim pochylił i jego uściskał i powiedział — Zostańcie z Bogiem. Teraz już wiele nie mówił. Tylko od czasu do czasu rzucał jakieś słowa, ale zupełnie naturalnym głosem. Wołał siostry. Jak przyszła, to chciał, aby go zaprowadzili do tego pokoju, gdzie są obrazy. Potem mówił, że jutro jest za niego msza święta. A w pół do czwartej Musiałem iść na adorację. Tymczasem, że to w tym dniu mogli odwiedzać chorych, więc przyszła ciocia Anna i Stasia i inni. Gdy się siostra zaczęła modlić, bo ręce miał zimne, to Czesiu mówił litanię do końca. Jedynie na baranek Boży nie miał siły. Gdy mu dano gromnicę, to się jeszcze modlił, ale duchem już nie był na ziemi. Trudno jest mi opisać chwilę śmierci, i ciężko mi na duszy. O wpół do piątej umarł. Śmierć miał do pozastroszczenia. Osoby, które tam były. Chętnie by sobie taką życzyły, a ja, gdyby mnie Bóg powołał do siebie, to i ja bym chętnie poszedł, chociaż i w tym młodym wieku. Ja byłem na adoracji w kościele. Ksiądz skończył właśnie dziesiątkę różańca, zakonających, jak truda przyszła mi powiedzieć, że Czechu umiera. Gdy przyszedłem do szpitala, to Czesiu mój kochany brat rozstawał się z tym światem o wpół do piątej po południu 4 marca 1930 roku. Straciłem brata, a rodzice swego syna, swoją dumę na ziemi. Najwięcej troski sprawiał teraz tatuś chory. Całe szczęście, że w ten czas wstał i poszedł do szpitala. Bo gdyby on nie był przy śmierci Czesia, to z pewnością skutki byłyby straszne. Dzisiaj jeszcze oczekują pogorszenia. Straciłem brata. Był on mi rzeczywiście starszym, kochanym bratem. Chociaż często gniewał rodziców i był trochę lekkomyślny, to jednak miał tę zaletę, że się nigdy nie gniewał i był bardzo uprzejmy. Tych cnót ja nie mam. 16 października. Już tak dawno nie zaglądałem do tego pamiętnika. Już dawno. A tyle razy miałem chęć pisać i jakoś nie pisałem. Szkoda. Wszak książka ta ma mi być przyjacielem na całe życie. Z niej mam odczytać po długich latach, jakim teraz jestem. I da Bóg przypomnął mi się owe lata obecne, szczęśliwe, niewinne, pełne zapału, w których człowiek sam nie wie, czym jest i kim jest. O tak. Gdy przychodzą chwile dumań, myśli o dzieciństwie szczęśliwie spełnionym, tyle myśli ciśnie mi się na pióro, lecz nie wiem, kiedy je napiszę. Przeszkadzają mi leon i ludy koledzy ze szkoły. Nie mogę pisać swobodnie. Tak, mój Wicku. Dzieciństwo było szczęśliwe, bez żadnych trosk. Młodość też szczęśliwa, ale już nie taka. Już się więcej zbiera chmur i trosk. A czy ja wiem, jakie będzie moje życie? Mój Boże, toć to już niemal osiemnaście lat życia. Jakim ono będzie? Tak. To zależy od Boga i mej woli, charakteru. Muszę sobie wyrobić silny charakter, wolę nieugiętą. Będę uparty, tak uparty, jak byli święci. Muszę dążyć do cząstki świętości, być dobrym chrześcijaninem. Ile jak grzeszę, ja sam sobie nie zdaję sprawy, jakim ja rzeczywiście jestem. Czy zadanie moje spełniam dobrze? Tak chciałbym się poznać i na te białe kartki rzucić, jak na płytę fotograficzną, moje myśli, usposobienie, temperament, charakter, w ogóle całego siebie. Lecz czy ja to mogę? Od śmierci Czesia czuję w sobie jakąś przemianę, zmieniam się. Czy na dobrego obywatela katolika? Zdaje mi się, że nie dosyć pracują nad sobą. Sam czuję, że rozum mój jest od dłuższego czasu czymś zaćmiony. Często przykładam ręce do czoła, aby zedrzeć te zasłonę, być innym, zmienić się. Spostrzegam, że nie mogę się dobrze modlić. Mój pacierz jest dłuższy od innych, ale może nie lepszy. Ja sam nie wiem. Przecież modlitwa to rozmowa z Bogiem, a ja jestem tak roztargniony, że w modlitwie myślę o czymś innym. W szkole tak samo nie mam dobrej uwagi, często nawet nie wiem, o czym mówiono. Bywam gdzieś indziej, ale nie w szkole. Muszę więc pozbyć się tego roztargnienia być więcej i poważnym, i sumiennie spełniać wszystkie obowiązki. 11 grudnia zdaje mi się, że już długo nie zaglądałem do mego pamiętnika lecz czy ja wiem dlaczego? Kilka razy brała mnie ochota pisać, lecz po chwili rzucałem go. Tyle myśli tłoczy mi się w głowie, a jak przyjdzie pisać, to nic. Mówię czasem sobie, że mam elegancką pamięć, ale teraz czuję, że przeżyć psychicznych jednak nie zapamiętam. Chciałem już dawno sobie napisać, co czuję. Dawniej mówiłem sobie, że jestem małym chłopcem, lecz dziś coraz bardziej czuję, że coś się we mnie wzbiera, że się zmieniam, że przestaję być tym, czym byłem, gdy patrzę tak na dziewczynki. To pytam się, czy i ja tak wyrosłem, bo one, moje rówieśniczki, to niektóre już matki, chociaż kurtyzany, Jagielska i inne narzeczone, panny na wydaniu, a ja zawsze ten żak szkolny. Boję się myśleć o pannach, bo zaraz tyle myśli mnie oblatuje, takie pokusy, bezwiedne pożądania, że mówię sobie, iż chyba jestem wariatem śmieć tego żądać i pragnąć. Patrzę na mych kolegów. To po prostu też nie mogę sobie wyobrazić, aby oni łączyli się z kobietami, i ta myśl dużo mi pomaga do zwalczania. Chociaż i nigdy jeszcze nie widziałem nagiej kobiety, i czy ujrzę to pytanie, boć jako ksiądz do tego nie dojdzie. Czasem rozbieram w myśli Stasię Irenę. Mówię sobie, jak one wyglądają, ich piersi, ich biodra. Ta Stasia, ona mnie pociąga. Działa mi na zmysły. Rzuciłbym ją na łóżko i tulił do siebie i pieścił. Lecz dalej, co ja myślę, ale czemu nie mam pisać, kiedy to są moje myśli? One mi nie dają spokojnie uważać w szkole. O Boże, te myśli są sprośne, lecz tak trudno je odpędzić. Stasia mówi: Gdybyś ty mnie, jak ja, Tobie, byśmy leżeli na sobie. Ja wiem. Że ona wie o wszystkim, nawet może więcej niż ja, lecz ja o tym z nią mówić nie mogę, namawiać, nie mam sił i odwagi. Chcę mówić, ale coś mnie wstrzymuje. Przypominam, że będąc w czwartej czy piątej klasie Siedziałem z nią w ogrodzie u dziadka Chciałem mówić jej o tym Powiedzieć, aby przyszła do mnie i się rozebrała Lecz wiem, że bynajmniej nie mogłem tego tematu poruszyć Co ja wtedy miałem za myśli? Jak mogłem? Gdy się dowiedziałem, że ona była tego dnia u Komunii Świętej To nie wiem, co się ze mną zrobiło Ta walka toczy się kilka lat czy ona się skończy? Czy każdy ją ma? Czy każdy tak pragnie, a równocześnie odpycha, jak ja, myśl pożądania w swych objęciach kobiety? Nie wiem. Również nie wiem, czy wytrwam w tej walce, czy też ulegnę. Lub czy też stracę czystość. Nie, do tego nie dopuszczam. Jak mam być księdzem, to nie mogę nawet wiedzieć, jak wygląda kobieta. Tak, to teraz. Lecz gdy przychodzą inne myśli, to rozpaczam, rzekł. Każdy zna ją, ściska, tylko ja nigdy i nigdy nie mam prawa jej poznać. Wtedy to mówię sobie, poczekaj po maturze, to ty już dostaniesz albo Irena, lub Stasia, tak. Z nimi wpierw. Wpierw je musisz poznać, ale rozsądek, zasady wiary, rodziny mówią mi, że nie mogę się skalać. Nie. Gdy idę na księdza, to z powołania. A jeżeli z powołania, to muszę się Bogu ofiarować cały i czysty A jeżeli bym tego nie mógł osiągnąć To i tak powinienem żyć w czystości I nie myśleć teraz porządliwie o dziewczynach Bo i ja chciałbym, aby moja przyszła żona była czysta To i ja Bo moja matka była czysta I nie pragnę, aby kto myślał o mych siostrach Jak ja o innych I choć niektóre same tego pragną nie pójdę. O Mario, broni mnie.